Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na już piątym spotkaniu z cyklu Metropolii Świata. To jest cykl, w ramach którego zaproszeni przez nas eksperci przedstawiają tajniki funkcjonowania przeróżnych największych ośrodków miejskich na całym świecie. Dziś porozmawiamy sobie o Greater Manchesterze, o większym Manchesterze. Opowiemy o trzech odsłonach ustroju metropolitalnego, tego ośrodka metropolitalnego, a tajniki funkcjonowania tego miasta przedstawi pan profesor Łukasz Mikuła z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oddaję głos panu profesorowi. Dziękuję bardzo. Jest mi niezwykle miło, że po raz drugi goszczę w tym bardzo interesującym cyklu Metropolie Świata. Chyba jestem pierwszym, któremu uda się, mam nadzieję, zaliczyć taki dublet. Mam nadzieję, że nie ostatnim i nie jedynym. A faktycznie dzisiaj będę mówił o obszarze metropolitalnym Manchesteru. Częściowo jest to, tak jak moje wcześniejsze wystąpienie o Hanowerze, pokłosie konferencji, którą Instytut Metropolitalny organizował bodajże w październiku, gdzie wówczas tak naprawdę miałem 20 minut, żeby opowiedzieć i o Hanowerze, i o Manchesterze, i z tego, co z tych dwóch doświadczeń, tych dwóch obszarów metropolitalnych może wynikać dla przyszłości być może, czy jakie wnioski można tutaj wyciągnąć dla kształtowania ustroju obszarów metropolitalnych w Polsce. No i nie ukrywam, że w momencie, kiedy Jakub Szlachetko zaproponował mi, że będę miał okazję, żeby dwa razy po 40 minut opowiedzieć o tych przykładach, to z przyjemnością to zaproszenie przyjąłem, bo wydaje mi się, że oba są dość ciekawe i oba są dość adekwatne, choć pod różnym kątem, z różnych względów, dlatego co możemy wywnioskować czy wyciągnąć cennego dla kształtowania obszarów metropolitalnych w Polsce. Pozwolę sobie włączyć prezentację. Mam nadzieję, że będzie ją widać. Jeżeli cokolwiek by się złego działo z prezentacją albo z połączeniem, to szczególnie Kamila bym poprosił o sygnał. Oczywiście. Natomiast tak jak zapowiedziane jest w tytule, przede wszystkim będę chciał powiedzieć o kwestiach zarządzania metropolitalnego, o pewnych modelach ustrojowych, które obszar metropolitalny Manchesteru, Wielki Manchester, Większy Manchester, Greater Manchester, pewnie będę wymiennie używał tych pojęć, doświadczył szczególnie w ostatnich, można powiedzieć, 50 latach, to jest 5 dekad eksperymentów tak naprawdę z różnymi modelami zarządzania metropolitalnego, ale cofnąć będziemy się musieli jeszcze dawniej po to, żeby zrozumieć pewne elementy, które u genezy tego zarządzania, powiedzmy struktury zarządzania tym obszarem metropolitalnym stały. Tak jak przy Hanowerze mówiłem o swoich pewnych tutaj bardziej osobistych doświadczeniach z tym miastem, o bardzo silnych związkach i czy podobieństwie, jakie jest między Poznaniem, moim rodzinnym miastem, a Hanowerem. Tak w przypadku Manchesteru, no tutaj analogia poznańska na pewno nie działa. Manchester pod względem swojej trochę historii, profilu gospodarczego, no z miast polskich pewnie najbardziej by przypominał nam Łódź. Natomiast obszar metropolitalny Manchesteru pod kątem struktury terytorialno-administracyjnej, tutaj pewnie dość nieoczekiwanie dla Państwa, najbliższy byłby metropolii śląsko-zagłębiowskiej. Ale o tych rzeczach właśnie chciałbym za chwilę powiedzieć. Zacznę od krótkiej wizytówki, sylwetki miasta, na pewno znane wielu z Państwa, ale chciałbym zwrócić uwagę na te elementy, które mogą być istotne właśnie pod kątem spojrzenia na problemy zarządzania metropolitalnego. Zacznę od samego Manchesteru, miasta Manchester, bo ono jest tym kluczowym elementem całego obszaru metropolitalnego, choć jak zobaczymy za chwilę, jeśli chodzi o proporcje wielkościowe, wcale nie aż tak dużym, jakby mogło nam się wydawać. W średniowieczu w sumie niewielkie miasteczko, township w hrabstwie Lancashire, któremu nic właściwie nie wróżyło tak wielkiej kariery, jaką miało zrobić kilka wieków później. Posiadało przez chwilę prawa miejskie, ale je dość szybko utraciło i tak naprawdę do XIX wieku było zarządzane troszeczkę jak obszar wiejski. Dość szybko wykształciła się tam pewna specjalizacja gospodarcza,
produkcja i handel tekstyliami, manufaktury, giełdy handlowe. Tak naprawdę miasto tak od przełomu XVIII-XIX wieku, szczególnie po tym jak kanały śródlądowe połączyły je z morzem, z portem, szczególnie w Liverpoolu, no stało się takim symbolem rewolucji przemysłowej. Niektórzy mówią pierwszym i takim archetypicznym miastem epoki przemysłowej, co wiązało się oczywiście z gwałtownym rozwojem demograficznym, gospodarczym i przestrzennym. Tak? Czyli mamy sytuację, gdzie jeszcze w okolicach 1650 roku jest to miasto, które sprowadza się praktycznie do jednego większego placu i może kilku uliczek. Już po drugiej stronie rzeki to jest inne miasto, do dzisiaj zachowujące odrębność administracyjną, czyli Salford. To już nie jest Manchester tutaj po prawej stronie. U początku XIX wieku widzimy, że to już jest, przynajmniej jeśli chodzi o rozplanowanie, o wielkość, o środek miejski, ale jak mówiłem, wcale nie jeszcze jeśli chodzi o status administracyjny, o struktury zarządzania. Ponieważ przez większość pierwszej połowy XIX wieku Manchester pozostał formalnie obszarem wiejskim tak naprawdę, do tego bez odrębnej reprezentacji parlamentarnej. Mimo że mieszkało już tam sto kilkadziesiąt tysięcy osób, nadal traktowany był pod względem politycznym, administracyjnym praktycznie jak wieś. Dopiero później dość szybki awans administracyjny do statusu borough, potem city, to można powiedzieć, to są dwa takie stopnie miejskości administracyjnej samodzielności w zarządzaniu, aż pod koniec XIX wieku, o tym może trochę więcej potem powiem, status county borough, czyli tego najwyższy już stadium, można powiedzieć, miasto na prawach hrabstwa, które wyłączyło się, wyemancypowało się spod, można powiedzieć, spod władzy hrabstwa Lancashire, w którym no od zawsze, można powiedzieć, od wczesnego nawet średniowiecza pewnie funkcjonowało. Tak? Te obrazki, które no są takie typowe dla XIX-wiecznego krajobrazu przemysłowego, typowe fabryki, przede wszystkim, jak już mówiłem, przemysł tekstylny i dość ciekawe tutaj na dole zestawienie, te dwa obrazki dzieli 30 lat, 1820, panorama powiedzmy Manchesteru i okolicy ze wzgórz sąsiadujących z miastem, jeszcze dość taki sielski, wiejski krajobraz, 30 lat później widzimy już ten las dymiących fabrycznych kominów, no, który nam się właśnie tak mocno kojarzy z XIX-wiecznym przemysłem, ze wszystkimi jego osiągnięciami i niewątpliwymi też wadami różnej natury. Ten dobry okres w historii miasta, dobry w znaczeniu gwałtowności, szybkości rozwoju, trwał gdzieś do połowy XX wieku. Już ta wielka depresja, wielka recesja, wielki kryzys z początku lat 30. wyraźnie tą bazą przemysłową nadszarpnął. I później kolejne dekady to postępująca dezindustrializacja i depopulacja. Jeżeli sobie spojrzymy na procesy demograficzne w ostatnich 200 latach, to Manchester, startując z poziomu no już prawie 100 tysięcy, powiedzmy, na początku XIX wieku, no widzimy tą prawie no pionową kreskę do góry, która tutaj nam idzie przez cały XIX wiek, przebijając 700 tysięcy u progu XX wieku. W którymś momencie szczyt właśnie gdzieś tam na początku lat 30., a później spadek, dość stały, wyraźny spadek ludności do lat 80. do dzisiejszych poziomów 400, no teraz z powrotem powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Na tle innych gmin dzisiaj, czy miast tworzących Wielki Manchester, widzimy, że one częściowo dzieliły te losy Manchesteru. W większości też wyraźny wzrost, choć nieco później, zaczynający się od połowy XIX wieku i raczej powiedzmy stabilizacja populacji gdzieś tam w XX wieku, bez może tak ewidentnego spadku, jak w przypadku samego miasta Manchester, ale też bez jakiejś dużej dynamiki rozwojowej. Tak naprawdę patrząc na to w kategoriach cyklu życia miasta czy obszaru metropolitalnego, byśmy powiedzieli, że w okresie powojennym jest to raczej desurbanizacja, czyli miasto centralne mocno traci na liczbie mieszkańców, przedmieścia czy powiedzmy sąsiednie gminy, przynajmniej tworzące Wielki Manchester,
wcale dużo nie zyskują, niektóre nawet również tracą. Tak to nie pokazuje nam tego, co się może dziać jeszcze dalej, kilkanaście kilometrów dalej, już poza granicą tego obszaru metropolitalnego, ale też pokazuje o jakiej sytuacji, jeśli chodzi o rozwój, mówimy w przypadku tej struktury już, jak na nią spojrzymy, powiedzmy administracyjno-planistycznej czy politycznej. Ta odmiana losów troszeczkę miasta jest wyraźna od lat 80., gdzie po tym, jak na początku lat 80. właściwie te tradycyjne gałęzie przemysłu już praktycznie całkowicie zanikają na początku rządów Margaret Thatcher, mamy procesy rewitalizacji dość silne właśnie od drugiej połowy przede wszystkim tej dekady. To one są związane z różnymi oczywiście rzeczami. To są zarówno inwestycje w nową infrastrukturę transportową. Manchester z ciekawostek ma największy system tramwajowy w Wielkiej Brytanii, budowany właściwie od podstaw dopiero w ostatnich dekadach właśnie w związku z procesami rewitalizacji. Opiera się ta rewitalizacja zarówno o obiekty sportowe, o imprezy sportowe, dwukrotnie, co prawda nieudane starania o Igrzyska Olimpijskie, ale zorganizowane Igrzyska Wspólnoty Brytyjskiej w 2000 roku, rewitalizacja tych właśnie obszarów czy obiektów, czy dzielnic dawnych przemysłowych, tych, które no, uniknęły wyburzeń, czy bardziej jakby tutaj gwałtownych przekształceń, próba tutaj zaistnienia także jako duże centrum handlowe, usługowe, biurowe, obiekty kulturalne, rozrywkowe. Ten, powiedziałbym, zestaw instrumentów i form rewitalizacji, który dość dobrze znamy z zachodniej Europy, także z miast polskich, ale faktycznie dosyć dużą skalę. To, co też wyróżnia Manchester, to ta mocna rozpoznawalność marki miasta mimo wszystko przez piłkę nożną. Tak? No, rzadko się zdarza, że miasto, które nie jest stolicą, nie jest największym miastem w kraju, o tym za chwilę, żeby miało no, dwa kluby sportowe, piłkarskie ze ścisłej, można powiedzieć, europejskiej, a tym samym światowej czołówki, zarówno pod względem sportowym, jak i marketingowym, i na pewno w tej chwili w większej liczbie ludzi na świecie Manchester kojarzy się właśnie z Manchester United czy Manchester City, niż chociażby z tym bogatym dziedzictwem czy historią przemysłową. Samo miasto powierzchniowo jest stosunkowo niedużo, 116 km kwadratowych. Miasta, powiedzmy, podobnej wielkości ludnościowej, czyli 500 tysięcy mieszkańców w Polsce, mają z reguły 250 do 300 kilometrów kwadratowych, czyli gęstość zaludnienia w samym mieście jest duża. Liczba mieszkańców daje szóste miejsce w Wielkiej Brytanii. Tak? Jest dużo, dużo. Jest kilka miast, które wyprzedzają, oczywiście Londynu, ale także Birmingham, Leeds, Sheffield, poza Anglią, ale Wielkiej Brytanii jeszcze Glasgow także. Natomiast mimo wszystko Manchester mocno pozostaje w rywalizacji o status takiego, można powiedzieć, drugiego najważniejszego miasta Anglii i właściwie całej Wielkiej Brytanii, to Second City. Tu oczywiście jest rywalizacja i pewnie z Birmingham i z miastami szkockimi, gdzie oprócz Glasgow mamy Edynburg, który nie jest tak może duży, ale ma tutaj powiedzmy pozycję polityczną i kulturalną bardzo dużą. Niemniej mówimy znowu nie o metropolii stołecznej, mówimy o mieście, które przynajmniej jako sama gmina centralna jest gdzieś tam porównywalne z miastami w Polsce, czyli powiedzmy mamy jakieś tam analogie, czyli nie mówimy o czymś zupełnie z innej półki czy z innej ligi, jeśli chodzi o przynajmniej o samo miasto, tak? Bo na pewno inna liga, jeżeli chodzi o kluby piłkarskie. Ale bardziej będziemy się niż samym Manchesterem, który no oczywiście trzeba było troszeczkę przedstawić, żeby trochę wprowadzić w specyfikę tego regionu, obszaru metropolitalnego. Bardziej będziemy zajmować się tym wielkim, większym Manchesterem, który składa się z 10 gmin, byśmy powiedzieli miast, dystryktów, boroughs, w zasadzie tak
tak powinniśmy już tu prawidłowo mówić. Oprócz samego Manchesteru jest to 9 innych jednostek. Jak Państwo zobaczycie, te proporcje wielkościowe między nimi są dość zrównoważone. Manchester jest oczywiście największy, przynajmniej ludnościowo, największy, jeżeli chodzi o gęstość zaludnienia, ale pozostałe 9 gmin wcale jakoś tak bardzo drastycznie nie odbiega wielkością od samej gminy centralnej. To jest gdzieś przedział między 200 a 300 tysięcy mieszkańców. To na warunki polskie na przykład, no to są to takie solidne, to są duże już miasta, tak? To są albo bardzo duże średnie miasta, byśmy powiedzieli, albo mniejsze z dużych miast. Proszę zobaczyć, przy bardzo dużych gęstościach zaludnienia, tak? Całość Wielkiego Manchesteru to prawie 3 miliony mieszkańców na powierzchni 1200 z kawałkiem kilometrów kwadratowych, no czyli taka dwukrotność Warszawy, byśmy powiedzieli, tak? To są gęstości zaludnienia charakterystyczne dla miast tak naprawdę, a nie dla obszarów metropolitalnych. Tak, to jest gęsto zaludniony, bardzo, bardzo taki mocno zurbanizowany obszar metropolitalny. Można powiedzieć, że to jest prawie cały czas zwarta zabudowa. To nie są, tutaj za bardzo nie ma, przynajmniej w tej strukturze politycznej, nie ma za bardzo takich obszarów, no właśnie takich trochę wiejskich, trochę podmiejskich. Tutaj w większości jest zabudowa często jednorodzinna, tak, ale bardzo, bardzo intensywna. To, o czym przede wszystkim będę mówił, to są te trzy odsłony ustroju metropolitalnego, bo też specyfika Instytutu Metropolitalnego Gospodarza naszego cyklu jest taka, że ta tematyka właśnie ustrojowa związana z zarządzaniem, administracją, polityką metropolitalną jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo silnie reprezentowana. I o trzech modelach, które bardzo różniących się od siebie, które doświadczył, można powiedzieć, Manchester w ostatnich kilku dekadach, chciałbym dzisiaj powiedzieć. Te modele to z jednej strony można powiedzieć pełny samorząd metropolitalny, taki klasyczny, tutaj Jakub Szlachetko pewnie by bardzo był tym usatysfakcjonowany, bo książkę wydał, jak wiemy, całkiem niedawno na ten temat. Typowy samorząd metropolitalny, pełny z wybieranymi władzami, hrabstwo metropolitalne o statusie regularnej jednostki podziału terytorialnego, ale mieliśmy też inne modele. Mieliśmy taki model związkowy, i to taki dość rozdrobniony, wieloinstytucjonalny, trochę organizacyjnie zdezintegrowany, byśmy powiedzieli, przez wiele lat później, po tym jak z powodów, o których powiem, hrabstwo metropolitalne zostało de facto rozwiązane. I być może najciekawsza rzecz, i to, co jest wdrażane od ostatnich, powiedzmy, 10 lat, model hybrydowy, który łączy pewne elementy typowego samorządu metropolitalnego z modelem właśnie związkowym. I to jest chyba najciekawszy element tego, co być może na dzisiaj jesteśmy w stanie podejrzeć czy zaczerpnąć z Manchesteru, bo być może dla niektórych przynajmniej obszarów metropolitalnych taka ścieżka przynajmniej ewolucji podejścia do tworzenia struktury metropolitalnej byłaby najciekawsza, albo najbardziej podążana, albo najbardziej akceptowalna politycznie. Często te rzeczy się zresztą ze sobą tutaj powiedzmy łączą. Okej, okay, ale skąd się w ogóle te modele metropolitalne wzięły? I chciałbym trochę jednak tej genezy, która trochę nam w ogóle o specyfice metropolitalnej Anglii mówi, jednak tutaj pokazać. I cofnąć się znowu do XIX wieku, gdzie punktem wyjścia jest absolutna nieadekwatność struktur terytorialno-administracyjnych, tych zastanych, tych jeszcze średniowiecznych często, podziały między hrabstwami, które gdzieś tam w czasach Wilhelma Zdobywcy być może zostały ustalone. I nadal one obowiązywały w sytuacji, kiedy rewolucja przemysłowa, rewolucja urbanizacyjna tak naprawdę no, stworzyła zupełnie nową rzeczywistość osadniczą, społeczną, transportową, gospodarczą, generalnie terytorialną. Ta nieadekwatność była widoczna w XIX-wiecznej Anglii, ale dopiero pod koniec XIX wieku, w 1888, przeprowadzono taką to całościową reformę. Ona dotyczyła z jednej strony samego Londynu, bo Londyn był tak samo, można powiedzieć, zdezintegrowany jak cała reszta Anglii. Wtedy utworzono nowe hrabstwo Londynu z takim klasycznym, można powiedzieć, dwuszczeblowym modelem samorządu metropolitalnego, bo podzielono go na 28 dzielnic. Te dzielnice też miały swoje władze, więc powiedzmy samorząd lokalny w dzielnicy i samorząd metropolitalny na poziomie hrabstwa całego Londynu. To jest owszem samorząd metropolitalny, dwuszczeblowy, ale tylko Londyn, tak?
inne wielkie miasta, w tym Manchester, zostały wydzielone po prostu z hrabstw. Tak? Uzyskały status trochę podobny do naszych powiatów grodzkich, miast na prawach powiatu, z tym, że no, tu mamy miasta, można powiedzieć, na prawach hrabstwa, wydzielone z hrabstwa. County, czyli hrabstwo, borough, czyli miasto w tym przypadku. Tak, miasto, hrabstwo, miasto na prawach hrabstwa, co oznacza dużą samodzielność, ale oznacza też, że granica miasta jest też granicą hrabstwa i to miało swoje konsekwencje. Natomiast pozostała część kraju, tam przynajmniej porządek pewien został wprowadzony, na trzy rodzaje, można powiedzieć, gmin została podzielona, municipal boroughs to powiedzmy mniejsze miasta, urban districts, rural districts, odpowiednio, można powiedzieć, takie okręgi miejskie i wiejskie w ramach już tradycyjnych hrabstw, tych, które w dużej mierze pozostały, tak jak Lancashire czy Yorkshire. To generuje duże problemy. Duże problemy dlatego, że procesy urbanizacyjne, procesy rozwojowe no, mają tendencję do tego, że za bardzo nie szanują z jednej strony granic, swoją dynamiką granic administracyjnych, ale z drugiej strony w pewien sposób są przez nie regulowane, czy od nich zależne. Pojawiły się duże konflikty pomiędzy samorządami miast, szczególnie tych county boroughs, a hrabstw. Na to oczywiście z różnych powodów, tak? Duże miasta się już często dusiły w swoich granicach administracyjnych, no ale przyłączenie kolejnych terenów sąsiednich było bardzo trudne, bo to już nie tylko sąsiednia gmina, ale i sąsiednie, można powiedzieć, hrabstwo. I duży podział polityczny. Duże miasta zdominowane szczególnie od lat 20. 30. przez Partię Pracy, przez lejburzystów, hrabstwa te ziemskie, można by powiedzieć, otaczające to ostoja partii konserwatywnej, no i siłą rzeczy. Tu nawet nie chodzi o samą obronę przed aneksją kolejnych terytoriów przez te duże miasta, co oczywiście no, byłoby najbardziej problematyczne, ale nawet kwestie takie jak lokalizowanie nowej zabudowy typu miejskiego poza granicami miast, ale na terenach hrabstw dookoła, szczególnie zabudowy wielorodzinnej, czy szczególnie zabudowy pod kątem na przykład klasy pracującej, no, było bardzo mocno kontestowane przez hrabstwa, tak? Dlatego że nowi mieszkańcy, ale nowi mieszkańcy z tych miast, to są wyborcy raczej nie tacy, jakich do końca byśmy w tych hrabstwach chcieli, a przynajmniej chcieli ich włodarzy. Tak? Więc na ten podział administracyjny nakładają się konflikty polityczne i mamy sytuację, w której ten podział, miasto zamknięte w swoich granicach, nawet mające prawa hrabstwa, ale będące bytem odrębnym, jest w jakiś sposób troszeczkę no, postawione wobec otaczającego je hrabstwa w trudnej często pozycji. Planiści, to tutaj mówię z dużą dumą, byli tymi, którzy w dużej mierze widzieli problemy, jakie z takiego podziału odgrodzenia administracyjnego miasta od przedmieść, od otaczającego obszaru wynikają i oni poszukując optymalnych skal przestrzennych planowania, zauważali, że no, nie można spoglądać tylko na miasto w jego tych ciasnych granicach administracyjnych, trzeba szerzej spojrzeć, jeżeli chcemy rozwiązywać problemy społeczne, sanitarno-higieniczne miast, urbanizacji i środowiskowe, byśmy dzisiaj powiedzieli, musimy spoglądać szerzej. Tak? Howard, który miasta ogrody traktował właśnie jako coś pomiędzy miastem a wsią, jako to town country, ten najsilniejszy magnes, który powinien przyciągać ludzi, który widział rozwój miejski jako pewną sieć, można by powiedzieć, takich osiedli, miasteczek średniego szczebla, czyli przechodzenie od skali miejskiej, lokalnej do w pewnym sensie regionalnej, to są te idee, które no, zakładniały umysły angielskich planistów, którzy zaczęli dostrzegać te, szczególnie Patrick Geddes, zaczęli dostrzegać konieczność planowania, a tym samym zarządzania w skali większej niż lokalna, łącznego spojrzenia na miasto i otaczający teren. W latach 20. pojawiła się taka struktura Manchester and District, czyli Manchester i okręgi, to co otaczało, Joint Town Planning Advisory Committee. Tak? Komitet doradczy, no czujemy, że to nie jest jakaś tutaj mocna struktura polityczna,
ale fachowa, która była w stanie pewne pomysły, pewne tutaj schematy rozwojowe dla tego obszaru już szerzej postrzeganego dostarczyć. No, szlak musiał przetrzeć Londyn i faktycznie to się udało, gdzie pod koniec wojny plan dla Wielkiego Londynu, Greater London, to był pewien przełom planistyczny, gdzie mamy już plan dla obszaru, który daleko wychodzi poza to, co było hrabstwem Londynu. To jest mniej więcej hrabstwo ówczesne Londynu, to jest takie niewielkie coś. Wykracza nawet poza teren ówczesnych przedmieść, wykracza daleko do sąsiednich hrabstw, bo taki jest, powiedzmy, realny zasięg oddziaływania tej metropolii. Oczywiście w przypadku Manchesteru ten zasięg byłby mniejszy, ale ważne było to inne spojrzenie, które wynikało z takiego podejścia planistycznego, które równocześnie jakby wyposażyło w nowe idee planistyczne i poszukiwało instrumentów ich wdrożenia. Zielone pierścienie, świetny pomysł, nie tylko dla Londynu, ale także dla innych miast Anglii. No ale jak, w jakiej strukturze to zaplanować, wdrażać? New Towns, nowe miasta, nowe ośrodki satelitarne zamiast doklejania kolejnych zespołów zabudowy do tej zwartej tkanki miejskiej. Również dobry pomysł, ale jak to rozplanować, jak zarządzać, żeby to tworzyło jakąś spójność. I to dopiero tak naprawdę po II wojnie światowej wraz z nowym systemem planowania przestrzennego, takim bardzo wszechstronnym, dość mocno regulacyjnym, byśmy powiedzieli, no, wprowadzonym właśnie przez Partię Pracy po wojnie, pokazało, jak bardzo potrzeba tych rozwiązań metropolitalnych w Anglii. Trwało to oczywiście dosyć długo, tak? Zaczęto znowu od Londynu i dopiero w latach 60. udało się przeprowadzić integrację administracyjną i ten wielki Londyn, przynajmniej w takich granicach, jak właściwie są obecnie, w jakiś sposób objąć jedną jednostką właśnie zarządzaną przez Greater London Council. Drugi etap reformy, skądś to znamy, trwał znowu 10 lat, też był bardzo ostro tutaj kontestowany politycznie, w zależności od tego, jaka partia i co próbowała wprowadzić, ale dość konsekwentnie wprowadzono dwuszczeblowy podział administracyjny, można powiedzieć, że wyczyszczono pewne rzeczy w całej Anglii, czyli de facto zlikwidowano tą odrębność, ten specjalny status tych największych miast, które były wówczas, wcześniej były county boroughs, pozbawiono ich tych, można powiedzieć, praw miasta hrabstwa i niejako wtłoczono czy wprowadzono pod parasol przede wszystkim nowego bytu, który się nazywał hrabstwo metropolitalne. Oprócz Londynu utworzono 6 takich hrabstw, czyli Londyn mamy tutaj na południu, natomiast mamy jeszcze 6 hrabstw metropolitalnych, West Midlands to jest Birmingham, West Yorkshire, South Yorkshire to jest Leeds, Sheffield, Merseyside, Liverpool, Tyne and Wear, Newcastle i Greater Manchester właśnie się pojawia tu po raz pierwszy jako jednostka już konkretna na mapie ze swoimi granicami, ze swoim ustrojem politycznym. Też jakbyśmy spojrzeli w skali całej Anglii, te obszary, te hrabstwa metropolitalne wcale nie są duże powierzchniowo. No faktycznie są obrysowane trochę tak, jak sięgała zwarta zabudowa tych aglomeracji, a nie do końca tak, jak dzisiaj często postrzegamy obszar metropolitalny, czyli jako znacznie szerszy obszar, przede wszystkim dojazdów do pracy, tak? Gdzie nie tyle jakby ciągłość zabudowy, zwartość jest wyznacznikiem, a to skąd ludzie, można powiedzieć, codziennie do szkoły, do pracy, do tego miasta centralnego dojeżdżają, czyli te powiązania bardziej funkcjonalne. Tutaj raczej zdecydowano się przy tej delimitacji na kryteria morfologiczne, czyli zasięg zwartej zabudowy. Te hrabstwa metropolitalne, no, one się wpisują w ten nurt reformy metropolitalnej, która w latach 60., pierwszej połowie lat 70. objęła prawie całą Europę Zachodnią. Być może w Anglii była przeprowadzona najbardziej konsekwentnie, tak? To są jednostki, które są jednostkami w pełni, można powiedzieć, samodzielnymi politycznie, mają wybory swoje, te władze, ta rada jest wybierana bezpośrednio przez mieszkańców, jest niezależna od jednostek szczebla lokalnego, ma szerokie kompetencje, planowanie przestrzenne, transport publiczny, służby wszelkiego rodzaju, policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, gospodarka odpadami. To jest wszystko poziom hrabstwa metropolitalnego, który ma jasno określone swoje kompetencje, swój ustrój polityczny, swoje zasady finansowania.
co również zrobiono wtedy w latach 70., to jednak także reforma szczebla lokalnego, poziomu lokalnego, czyli w ramach hrabstw metropolitalnych dokonano także konsolidacji tego, co było wcześniej jako rozdrobnione, bardziej rozdrobnione przynajmniej jednostki szczebla lokalnego. Mieliśmy oczywiście tutaj 8 aż takich w aglomeracji Wielkiego Manchesteru, 8 county boroughs, czyli tych miast na prawach hrabstwa, które stworzyły, można by powiedzieć, takie jądro tych nowych, dużych gmin. Natomiast mieliśmy tu kilkadziesiąt, 60, jeżeli dobrze pamiętam, też jednostek rangi urban district czy municipal borough, które zostały skonsolidowane do tych 10 dużych gmin, dużych jednostek, które ostatecznie do dzisiaj składają się w tych samych tak naprawdę granicach, składają się na Wielki Manchester. Co się dzieje później? Tak jak jest to najbardziej pewnie, czy jedno z najbardziej ambitnych rozwiązań ustroju metropolitalnego w ogóle w historii takiej, można powiedzieć, geografii administracji czy zarządzania metropolitalnego, tak jest to jedno też bardziej krótkotrwałych. Przychodzą lata 80., przychodzą rządy Margaret Thatcher, gdzie hrabstwa metropolitalne, szczególnie Wielki Londyn, ale pozostałe też, stają się tutaj zarzewiem konfliktu z rządem centralnym o różne kwestie, między innymi znowu planistyczne, bo tutaj konflikt rządu z samorządem Londynu dotyczył między innymi zagospodarowania dzielnicy Docków, Docklands, czy ma być to dzielnica na przykład biznesowa, czy taka bardziej, powiedzmy, pod mieszkania komunalne. Wiemy ostatecznie, jak wyszło, a wyszło tak dlatego, że w 1986 roku po prostu dosyć ostrym cięciem Margaret Thatcher konserwatyści zlikwidowali wszystkie hrabstwa metropolitalne jako odrębne jednostki polityczne. Tak naprawdę, jak w literaturze podkreśla się, celem był głównym Londyn. No ale przy okazji, jak to często bywa, dostały także te pozostałe 6 hrabstw metropolitalnych. One zostały po prostu jako jednostki polityczne rozwiązane. Coś trzeba było zrobić z ich kompetencjami. Są dwie możliwości. Albo dajemy je na poziom lokalny, przekazujemy tym gminom, dużym dosyć, tak? No po 200-300 tysięcy to one sobie z większością rzeczy poradzą. Tak zrobiono z planowaniem przestrzennym chociażby. No niektóre rzeczy jednak stwierdzono, że dobrze, że były zintegrowane, powinny dalej przynajmniej obszarowo tak samo funkcjonować. Transport publiczny, policja, straż pożarna. No ale tutaj stworzono takie, powiedzmy, rozwiązanie, wspólne zarządy, coś a la związki komunalne, ale niektóre z nich obligatoryjne, gdzie powierzono to zarządzanie właśnie takim joint boards. No oczywiście wywołało to wszystko, tak ostre cięcie, tak samo jak proces tworzenia hrabstw metropolitalnych był trudny, no ale jak one zafunkcjonowały przez kilkanaście lat, to trochę jak z gimnazjami, tak? W momencie, kiedy coś likwidujemy bardzo na ostro, to pojawiają się również problemy, nawet jeżeli jakaś rzecz, jakieś rozwiązanie się komuś nie podobało, tak? Bo trzeba wszystko znowu przeorganizować. Te problemy dezintegracji, planowania i zarządzania, no one przede wszystkim były najsilniejsze w Londynie. Znowu ten Londyn tak trochę wyznacza kierunek pewnych zmian ustrojowych, a inne miasta czy obszary metropolitalne trochę patrzą, co się dzieje. No Londyn został podzielony, inaczej on zawsze był podzielony na te 30, przynajmniej od reform lat 60. na 30 parę dzielnic, no ale teraz te dzielnice właściwie zostały wywindowane do poziomu county boroughs, bo one miały uprawnienia jednostek lokalnych i hrabstwa, ale jednocześnie nie było żadnej struktury zarządzania, planowania na poziomie całego Wielkiego Londynu, tak? Tu powstała pewna pustka, którą trochę wypełniały tutaj organy rządowe. Ministerstwo do spraw Londynu trzeba było powołać, ale generalnie no jakby inwestycje w takie sieciowe rzeczy typu rozwój metra i tak dalej, tutaj one przestały mieć, można powiedzieć, swojego gospodarza. No i to bardzo szybko było wyraźnie widać, że to nie działa, to trzeba coś z tym zrobić. Lejburzyści, kiedy wrócili do za Tonego Blaira pod koniec lat 90., dość szybko wprowadzili nowy model zarządzania i planowania w Londynie. Bezpośrednio wybieranego burmistrza, to jest o tyle ważne, że bezpośrednio wybierany burmistrz jest czymś obcym tradycji samorządu angielskiego. Tak? O tym jeszcze chwilę powiem. Samorząd angielski bazuje na modelu zdecydowanie, który dawał zawsze całość prawie, że władzy w ręce rady, organu stanowiącego, który poprzez swoje komisje w dużej mierze też pełnił funkcje wykonawcze. Taki model kolegialny, komisyjny,
Burmistrz najczęściej, Lord Mayor, to jest funkcja ceremonialna. A w Londynie bezpośrednio wybierany burmistrz jednoosobowo, posiadający bardzo duże kompetencje, który no, stanowi taki tutaj powiedzmy parasol, ale jest jednocześnie takim wyrazistym liderem dla tych 33 dzielnic londyńskich. No i po reformie londyńskiej pojawia się też presja, też wynikająca poniekąd z polityki regionalnej. Londyn zawsze jest postrzegany jako ten silny, bogaty, szybko rozwijający się, Anglia Środkowa i Północna jako te obszary, które są w wiecznym trochę kryzysie gospodarczym no po tej epoce dezindustrializacji. No i pomysł na to, żeby też za pomocą reform ustrojowych, za pomocą wzmocnienia już nie tyle samych miast, co regionów miejskich. Tutaj hasło Metropolitan Counties jest zastąpione jako City Region w dyskursie politycznym oczywiście, bo jako pojęcie osadnicze, geograficzne, to ono przecież funkcjonuje właśnie od czasów Geddesa chociażby. Pojawiają się hasła, że żeby wzmocnić północ Anglii, wzmocnić środkową Anglię, potrzebujemy silnych regionów miejskich, które będą takimi lokomotywami rozwoju i też trzeba dla nich stworzyć pewne rozwiązania ustrojowe. Tak, ta mapa pokazuje, że dosyć dobrze, że w miejscu, gdzie mieliśmy jeszcze w latach 70. te obszary metropolitalne, hrabstwa metropolitalne, mamy tak zwane jednostki unitarne, czyli trochę powrót do tych dawnych county boroughs. Ta środkowa tutaj szczególnie Anglia jest wyraźnie pod tym względem rozdrobniona, bo tutaj nie ma żadnej jednostki szczebla metropolitalnego, przynajmniej politycznej. Tak? Tu każda z tych gmin jest sobie gminą, hrabstwem, a jedynie są jakieś tutaj te wspólne zarządy niektórych usług publicznych. I wracamy już do końca, zostaniemy w Manchesterze. Jak Manchester sobie poradził właśnie z przejściem od dezintegracji, która no, dosyć nagle tutaj przyszła, do nowego modelu metropolitalnego, który jest wdrażany od pewnego czasu. Tutaj sytuacja podobna jak w innych hrabstwach metropolitalnych. Te twarde kompetencje, przynajmniej niektóre metropolitalne, czyli transport, czyli policja, straż, odpady, przeniesione do obligatoryjnych wspólnych zarządów. To sobie jakoś każda z tych dziedzin działa w skali metropolitalnej. Problem jest z koordynacją pomiędzy niektórymi dziedzinami. Transport słabo funkcjonuje bez żadnego odniesienia do planowania. Planowanie przestrzenne staje się wyłączną tutaj domeną, wyłączną kompetencją poszczególnych jednostek lokalnych, tych powiedzmy gmin Wielkiego Manchesteru. Coś trzeba zrobić, tak? I powołany jest dodatkowy mechanizm koordynacyjny, już dobrowolny, już nie przymusowy, jak w przypadku transportu czy policji, tylko dobrowolna Association of Greater Manchester Authorities, AGMA, taka dość luźna struktura organizacyjna, skupiająca właśnie te 10 gmin tej metropolii i ich liderów. To jest na początku pewne forum, można powiedzieć, spotkań tych szefów poszczególnych gmin. To nie ma do samego końca, można powiedzieć, nie miało swojej takiej do końca osobowości nawet prawnej, etatowych pracowników. Jednostki, które powstawały w ramach AGMY, jakiś tam Research and Policy Unit, czyli taka jednostka chociażby przygotowująca strategię, jakieś programy. Wszystkie takie jednostki funkcjonują przy konkretnych gminach, tak? Czyli tych ludzi z Research and Policy Unit, tego stowarzyszenia, byśmy to nazwali metropolitalnego, zatrudnia jedna z gmin, w tym przypadku gmina Wigan bodajże, która stała się takim drugim oprócz Manchesteru. Manchester oczywiście jest zawsze tutaj najważniejszy, ale Wigan jest druga największa, jest trochę na uboczu, ale jest tutaj silnie reprezentowana w tym obszarze i także jakby ten wóz nie był ciągnięty tylko, można powiedzieć, przez jednego konia, ale niektóre gminy, można powiedzieć, by się wyspecjalizowały, można powiedzieć, w tym, że pewną obsługę właśnie taką merytoryczną zapewniały w różnych tych dziedzinach sektorowych dla całej jednostki, dla całego tego obszaru metropolitalnego, no, formalnie zdezintegrowanego, ale jakoś próbującego sobie poradzić w sytuacji tej nowej sytuacji instytucjonalnej. Ten model, gdzie także licznie funkcjonujące na tym poziomie metropolitalnym komisje się pojawiły. Komisje złożone
z radnych tak naprawdę poszczególnych tych 10 gmin. One są osadzone właśnie mocno w tym systemie angielskim, tak, systemie komisji i rady, tak, czyli rady, to nie jest tylko wyłącznie klub samych, można by powiedzieć tutaj, szefów poszczególnych jednostek, tych liderów politycznych każdego miasta wybieranych przez radę, ale także, nie chcę powiedzieć szeregowi radni, ale radni, którzy gdzieś u siebie są jakimiś, powiedzmy, ważnymi osobami od transportu, od planowania, od bezpieczeństwa i tak dalej, też funkcjonują w komisjach, można powiedzieć, takich metropolitalnych na poziomie całego obszaru. Tak? I sprawami na przykład gospodarki odpadami też zajmuje się jakaś tam komisja złożona z radnych, ale nie tylko radnych, bo także powiedzmy czynnika fachowego czy obywatelskiego, jak w przypadku policji, która te prace koordynacyjne gdzieś na poziomie metropolitalnym wykonuje. Czyli mamy tu szerzej niż tylko taki, no, w cudzysłowie klub, jak to czasami w Polsce mamy, klub burmistrzów. Włączeni są radni też w taką strukturę i włączeni są przedstawiciele czy organizacji branżowych, czy jakichś pozarządowych, społecznych. Problemem oczywiście było to, że to jest nadal struktura bardzo, bardzo luźna, w ramach której można wiele rzeczy dyskutować, natomiast wdrażanie tak naprawdę w dużej mierze jest nadal po stronie jednostek lokalnych. Kolejnym impulsem do tego, żeby coś zrobić, i tu już jest przejście, można powiedzieć, do tego nowego modelu, który mamy dzisiaj, stał się też kryzys finansowy roku 2008, gdzie jako jeden z pomysłów na odrodzenie gospodarki, na jakieś szukanie nowych impulsów, no, jednym z pomysłów była dalsza decentralizacja pewnych kompetencji i między innymi także wdrożenie nowych struktur takiego zarządzania, czyli ustawowych regionów miejskich, tak to tłumaczymy sobie, statutory city regions, czyli to, co pojawiło się city regions jako pewien pomysł z dziedziny polityki rozwojowej, ma przybrać w jakiś sposób pewną formułę ustrojową, pewną formułę prawną i jako pilotażowe obszary wybrane zostały wówczas w 2009 Manchester i Leeds. Manchester od początku był liderem tego procesu. Tak? On uchwycił się tego, że jest pilotażowym i każdy kolejny etap przechodził jako prymus, jako pierwszy z całej Anglii. To trochę trwało znowu, aczkolwiek 2 lata tym razem, więc trochę szybciej niż w niektórych poprzednich sytuacjach, gdzie pracowano nad tym nowym modelem ustrojowym. Były dyskusje, czy zostajemy w granicach, można powiedzieć, tego hrabstwa metropolitalnego, które gdzieś tam funkcjonowało w latach 70., które potem stanowiło ten obszar współpracy tak naprawdę metropolitalnej, współpracy terytorialnej, czy próbujemy się rozszerzyć, jaką nazwę mamy wybrać, czy Greater Manchester, czy Manchester City Region, jaki sposób głosowania, tak, jakim sposobem bierzemy sposób głosowania, czy w ramach tej jednostki, czy powiedziałbym organu, może lepiej, organu zarządzającego obszarem metropolitalnym mają być tylko reprezentanci poszczególnych tych jednostek lokalnych gmin metropolii, czy mają być na przykład przedstawiciele administracji rządowej także, bo też był taki pomysł. I te rzeczy były wszystkie jakby uzgadniane, dopracowywane w dużej mierze oddolnie. Sposób głosowania ostatecznie został, no, wybrany najprostszy możliwy, czyli że jedna gmina to jest jeden członek tej władzy, tego organu metropolitalnego, zarządu metropolitalnego i ma jeden głos, tak? Natomiast różne większości dla różnych spraw. Od zwykłej większości, czyli w przypadku 10 członków to jest 6 musi być głosów z jakimś rozwiązaniem, ale w niektórych ważniejszych politykach, strategiach 2/3 na przykład składu, a w strategii rozwoju przestrzennego, to też ciekawa rzecz, wyłącznie jakby jednogłośnie można ją przyjąć, czyli 100% musi być głosów za strategią rozwoju przestrzennego, no ale wtedy też jakby ten dokument jest istotnie wiążący, można by powiedzieć, przy takim sposobie przyjęcia. Ostatecznie dopiero w 2011, dopiero albo już, powołano coś, co nazywa się Greater Manchester Combined Authority. Trudne pewnie do tłumaczenia, dla uproszczenia, w artykule, który w książce będzie opublikowany Instytutu, przyjąłem tłumaczenie, zintegrowany zarząd wielkiego Manchesteru, to Combined Authority, nie miałem innego pomysłu, żeby to po polsku w miarę brzmiało. Bo jak zobaczymy jeszcze dosłownie za chwilę,
model ten ustrojowy nie jest taki prosty, żeby można tutaj takiej jakiejś nazwy polskiej z zakresu ustroju samorządu używać tak jeden do jednego do końca. Pierwsza jednostka tego typu w Anglii, potem jeszcze do dzisiaj powołano 9 kolejnych tych Combined Authority. Co ważne, nie od razu całe portfolio, cały zakres zadań i kompetencji został tutaj przekazany, ale stopniowo, rok po roku, zarówno zakres zadań, jak i środków przede wszystkim finansowych rósł. Oprócz planowania to jest dziedzina transportu, mieszkalnictwa, zdrowia, tych służb różnych ratunkowych, policji, straży pożarnej, pogotowia, szkolnictwo zawodowe teraz jest też w ostatnich latach przekazywane. Skąd jest przekazywane? No właśnie nie tyle jest zabierane coś gminą w górę, można by powiedzieć, ale przede wszystkim to są rzeczy, które do tej pory były w rękach administracji rządowej w dużej mierze. To jest ten proces devolution, czyli właściwie to jest nasza decentralizacja tak naprawdę. Tak, tylko decentralizacja tutaj rozumiana przede wszystkim kompetencyjnie i finansowo. Jak wygląda ten ustrój? Ja go nazywam modelem hybrydowym, bo jest naprawdę oryginalny i dlatego jest dość ciekawy. Czyli początkowo mamy tylko delegatów 10 gmin, w tej Greater Manchester Combined Authority i właściwie bez wyjątku to są ci liderzy poszczególnych gmin. Używam tego słowa lider, bo to w większości przypadków jest to, można powiedzieć, funkcja naszego burmistrza lub prezydenta i przewodniczącego rady w jednym, w pewnym sensie, tak? W tym modelu angielskim samorządu to silnie, silnie te funkcje wykonawcze i stanowiące są zintegrowane, czyli lider polityczny danej gminy to jest ktoś, kto w dużej mierze łączy funkcję przewodniczącego rady, byśmy powiedzieli, i trochę naszego burmistrza, choć oczywiście tutaj przy wielu zastrzeżeniach do takiej analogii. Natomiast od 2017 roku mamy zupełną nowość, mamy powielenie w pewnym sensie rozwiązania londyńskiego, czyli mamy kogoś takiego jak burmistrz Wielkiego Manchesteru, wybierany bezpośrednio przez wszystkich mieszkańców tych 10 gmin, tej 3-milionowej prawie społeczności w wyborach bezpośrednich i on jest jednocześnie liderem i 11 członkiem tej GMCA, czyli tej Combined Authority, tego zintegrowanego zarządu. Tak? I on funkcjonuje, to jest też ciekawa konstrukcja, on ma z jednej strony swoje pewne kompetencje własne jako, można powiedzieć, taki jednoosobowy organ o charakterze, no, można powiedzieć, zwierzchnika służbowego tej powiedzmy organizacji, można by powiedzieć, urzędowej, administracyjnej Wielkiego Manchesteru, a jednocześnie jest też 11 członkiem GMCA i tutaj on się jakby w cudzysłowie zachowuje jak jeden z 11 członków ciała kolegialnego, tak? On ma jeden głos także i on może być przegłosowywany przez pozostałych członków tego zintegrowanego zarządu w sytuacjach, kiedy się nad czymś po prostu głosuje większościowo. Czyli ten hybrydowy model ustrojowy polega na tym w dużej mierze, że po pierwsze mamy członków tej władzy metropolitalnej, też sobie możemy tak to nazywać, czy organu metropolitalnego, którzy mają zarówno pośredni mandat demokratyczny, bo są to liderzy poszczególnych gmin, jak w modelu związkowym, i mamy kogoś, kto ma mandat bezpośredni, jest bezpośrednio wybrany przez mieszkańców, no ale też wchodzi w skład tego samego, można powiedzieć, organu, w dodatku jako jego lider, przewodniczący. Mamy brak ścisłego rozgraniczenia funkcji stanowiących i wykonawczych, bo oprócz tego, że tych 11 już w tej chwili członków tego zarządu, można powiedzieć, że funkcjonuje trochę jak rada, jako ciało kolegialne, to także każdy z nich ma jakieś swoje, jest członkiem tego zarządu do spraw jakichś tam. Czyli lider gminy, powiedzmy, Manchester, tej głównej, ma oprócz tego być może w swoim zakresie kompetencji sprawy gospodarki odpadami na terenie całego Wielkiego Manchesteru. Lider gminy Wigan może być jednocześnie jakby tym członkiem GMCA do spraw policji, powiedzmy, i tak dalej, i tak dalej. Tak? To z kolei jest taki model gabinetowy, raczej model kolegialnego, ale zarządu. Dlatego tak trudno jest tutaj dla tej Combined Authority znaleźć jeden odpowiednik, bo ani to rada, ani tak do końca zarząd, można by powiedzieć. Tak? To jest coś, co łączy te funkcje
jedne i drugie, które u nas w polskim systemie są dość nawet konstytucyjnie praktycznie w stosunku do samorządu rozdzielone, stanowiące i wykonawcze. A do tego jeszcze, żeby bardziej skomplikować, jest tendencja w ostatnich dosłownie latach, żeby ten gabinet, czyli ten faktycznie zarząd rozszerzać o dodatkowych członków, którzy nie zasiadają bezpośrednio z prawem głosu w samej GMCA, czyli nie są reprezentantami gmin, a są, można powiedzieć, takimi zastępcami burmistrza Wielkiego Manchesteru do spraw, powiedzmy, zdrowia na przykład. Tu, żeby ciekawiej było, to są często emerytowani liderzy tych poszczególnych gmin. Jakby w swojej macierzystej gminie, powiedzmy, no, przechodzą na emeryturę, czy oddają komuś innemu władzę, ale mając potężne, wieloletnie doświadczenie metropolitalne, są gdzieś tutaj w ramach tego ciała metropolitalnego też ich doświadczenie jest wykorzystywane. No cóż, ostatni w takim razie slajd. Czego możemy się nauczyć z tego modelu manchesterskiego? No, on oferuje nam pewien model, który można powiedzieć pewną nakładką zarządzania metropolitalnego na istniejący podział terytorialno-administracyjny, bo przy tworzeniu ten właśnie zintegrowany zarząd Wielkiego Manchesteru nie jest jednostką podziału terytorialno-administracyjnego państwa regularną. Jest czymś, co funkcjonuje, można powiedzieć, ponad tymi jednostkami, które są właściwe, czy nadal są jakby podstawowymi, czyli poszczególnymi tymi 10, nazywamy je sobie tutaj gminami, te Metropolitan Boroughs. To nam daje ta nakładka zarządzania metropolitalnego, nakładka organizacyjna zamiast stricte regularnej jednostki podziału, daje nam możliwość bardziej elastycznego kształtowania rozwiązań instytucjonalnych. Tak? Jesteśmy mniej ograniczeni, tak patrząc sobie już na nasze doświadczenia, na przykład przez konstytucję, jeśli chodzi o kształtowanie rozwiązania instytucjonalne, niż gdybyśmy ustanowili obszar metropolitalny jako taką właśnie ścisłą, stricte jednostkę z podziału terytorialno-administracyjnego, gdzie wówczas te konstytucyjne wymogi dotyczące proporcjonalności, na przykład czy równości, przepraszam, w wyborach organu stanowiącego, czy jeszcze inne elementy, czy konieczność bezpośredniego wyboru de facto tego organu stanowiącego, mówię teraz o naszej konstytucji, one jakoś nam tutaj usztywniają pewne potencjalne rozwiązania. No tą innowacją w Manchesterze jest ten bezpośrednio wybierany burmistrz metropolitalny, który można powiedzieć uzupełnił, wskoczył trochę do modelu związkowego, tak? Bo de facto od 1987 roku mamy w Manchesterze model związkowy. Najpierw taki, powiedziałbym, słaby model związkowy, od 2011 silny model związkowy, ale w 2017 dorzucony do tego został, jakby trochę z innej bajki, bezpośrednio wybierany burmistrz metropolitalny, który nie odpowiada przed gminami, przed liderami gmin, czy przed swoimi radami, tylko przed bezpośrednio mieszkańcami, przez nich jest wybierany. Tak? Co to daje? Daje to na pewno poszerzenie tej demokratycznej legitymacji dla struktury zarządzania metropolitalnego, no i ona jest spersonifikowana, ona ma twarz, osobowość tego konkretnego burmistrza metropolitalnego. No też ciekawe jest też to, że wzmocnienie kompetencyjne i finansowe tej struktury metropolitalnej następuje głównie przez przejmowanie zadań od administracji rządowej, niekoniecznie przez jakby centralizowanie zadań do tej pory, powiedziałbym, gminnych czy lokalnych. Też jest to istotne dla akceptacji społecznej i politycznej przede wszystkim nowych rozwiązań. I to, o czym już powiedziałem w gruncie rzeczy, czyli duża rola tych jakichś różnych komisji, jednostek wyspecjalizowanych, sektorowych, gdzie tam są też radni lokalni, tam są eksperci dziedziny, ogólnie otoczenie społeczno-gospodarcze, to też jest taka otoczka, oprócz tego twardego jądra politycznego, mamy też całe to środowisko metropolitalne, które gdzieś tutaj krąży wokół tego, co stało się tą, no, można powiedzieć, już umocowaną prawnie podstawą całej metropolii. No i zastrzeżenie ostatnie, ale bardzo ważne. Tak, to jest model, który się sprawdza, jest ciekawy, ale pamiętajmy, przy policentrycznej, mimo wszystko policentrycznej i dość zrównoważonej strukturze administracyjno-osadniczej. Tak? W sytuacji, kiedy mamy 10 gmin większych, mniejszych, no tych kluczowych jak Manchester i tych pewnie z mniejszą tożsamością jakąś historyczną i rolą gospodarczą, kulturową, ale jednak one są plus minus jakoś tam zbliżone swoim potencjałem. Nie ma sytuacji, gdzie mamy miasto milionowe i gminy po 10 tysięcy w tej samej strukturze. No i to osadzenie w angielskiej tradycji samorządu, gdzie ten model
komisyjny. W pewnym sensie one te rozwiązania ustrojowe tam wyrosły, choć ten bezpośrednio wybierany burmistrz metropolitalny jest w dużej mierze takim całkowitym odwrotem, zaprzeczeniem tej powiedziałbym tradycji ustrojowej, czy tego modelu samorządu zarówno lokalnego, jak i metropolitalnego, który w Anglii był do tej pory, ale to czasami pokazuje, że pewne przełamanie dla pogodzenia pewnych różnych wartości jest przydatne, jest potrzebne, bo da jakiś dodatkowy impuls polityczny także do pogłębiania integracji metropolitalnej. Dziękuję bardzo. Tyle z mojej strony. Jeżeli będą jakieś pytania, uwagi, komentarze, z chęcią odpowiem albo się ustosunkuję. Przepraszam za przekroczenie czasu. Obiecane było 40 minut. Wydaje się, że było trochę dłużej. Dzięki. Nie ma problemu. Dziękujemy serdecznie za niezwykle ciekawe wystąpienie. Mamy już pierwsze pytania. Na naszym Facebooku właśnie się pojawiły, więc też pozwolę sobie je zadać. Mamy jeszcze trochę czasu, więc spokojnie możemy rozpocząć, mam nadzieję, ciekawą dyskusję. Państwa publiczności zapraszam do zadawania pytań, a ja w tej chwili przeczytam pierwsze, które mi się pojawiło. Mamy pytanie, w jakim zakresie na przykładzie mieszkalnictwa są przekazywane zadania na rzecz GMCA? Przede wszystkim można powiedzieć tak, jakby te zadania w zakresie mieszkalnictwa mają podwójny charakter. Z jednej strony to jest nakreślenie strategii samej rozwoju mieszkalnictwa, czyli gdzie i ile mieszkań można i należy zbudować. To jest wbrew pozorom całkiem trudne zadanie. Tam jest cel postawiony, oj, nie chciałem skłamać, wydaje mi się nie 10, tylko 20 tysięcy mieszkań, nowych mieszkań rocznie w różnych formach własnościowych, czyli to może być i deweloperka i jakieś tam powiedzmy mieszkania społeczne, czy to council housing, czyli odpowiednik naszych mieszkań komunalnych. W systemie dość restrykcyjnym, systemie planistycznym Wielkiej Brytanii, taka strategia pokazująca, gdzie mamy potencjał, gdzie wskazujemy tam, gdzie mają i bilansujemy to w skali metropolitalnej, gdzie mają powstawać nowe mieszkania, to już jest bardzo daleko idąca kompetencja, właśnie wynikająca z poziomu metropolitalnego tak naprawdę. A drugim takim podstawowym narzędziem jest fundusz, który tam się pojawił, z którego właśnie można wspierać te inwestycje mieszkaniowe, bezpośrednio te, które mają charakter taki bardziej społeczny. Wydaje mi się też, ale to musiał jeszcze sprawdzić, że w grę wchodzi także pewne uzbrajanie terenów z tych funduszy metropolitalnych pod zabudowę, ale to muszę przyznać, że taki na 100% pewny nie jestem. Czyli przede wszystkim jest to funkcja pewna taka koordynacyjna. To nie jest tak, że władza metropolitalna buduje mieszkania tak naprawdę, tak patrząc. Tak? To nie jest tak, że bezpośrednio zleca przez jakąś swoją spółkę czy przez swoje bezpośrednio ze swojego budżetu konkretne inwestycje, raczej pełni funkcje takie koordynacyjne, planistyczno-finansowo wspierające właśnie po to, żeby ten cel, który jest jakby istotny w skali całego obszaru metropolitalnego, został zrealizowany. I to nie jest, a specyfika jest tego taka, że przy obszarach metropolitalnych nie ma czegoś takiego, że porówno możemy, czy proporcjonalnie do dotychczasowej liczby mieszkańców rozdzielać, powiedziałbym, nowe inwestycje mieszkaniowe, bo są obszary, które się lepiej do tego nadają i obszary, które z różnych powodów być może powinny być z takich inwestycji wyłączone, bo są zbyt cenne przyrodniczo, czy wymagają zbyt dużych nakładów na infrastrukturę społeczną. I taka koordynacja metropolitalna właśnie w dziedzinie mieszkalnictwa, ona też myślę, że ma duży, duży sens, natomiast na ile byłaby wykonalna w warunkach polskich, to jest oczywiście kwestia przede wszystkim wzmocnienia czy wyegzekwowania być może nawet pewnych zapisów, które w naszej ustawie o planowaniu już są, te dotyczące właśnie bilansowania potrzeb i możliwości mieszkaniowych, a które nie zawsze są, powiedziałbym jeszcze, poważnie traktowane. Dziękujemy bardzo. I kolejne pytanie, jak wygląda kwestia finansowania poziomu metropolitalnego w Greater Manchester? Ja przypominam, że pytania cały czas można zadawać pod naszym streamem na portalu Facebook. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest, tylko już nie pamiętam w jakiej proporcji, częściowo to są składki czy powiedzmy tutaj fundusze wnoszone, środki wnoszone przez poszczególne gminy, też proporcjonalnie do wykonywanych
powiedziałbym, zadań metropolitalnych na ich terenie, ale tym bardzo dużym udziałem, jakby można powiedzieć, funduszy metropolitalnych, to są środki bezpośrednio od rządu w formie rozmaitych grantów, czasami bardziej znaczonych dotacji, czasami i jakby tutaj oczywiście szły żądania czy wnioski struktur metropolitalnych w kierunku tak zwanego grantu globalnego, czyli pewnej stałej kwoty, którą można w jakiś sposób elastycznie przeznaczać na różne, czyli bardziej na naszej, powiedziałbym, subwencji niż dotacji, tak, możemy sobie tutaj naszym językiem samorządowym to ułatwić, czyli takiej globalnej subwencji. Aczkolwiek większość do tej pory to były dotacje z takie właśnie bardziej na konkretne dziedziny, typu właśnie na to mieszkalnictwo. Ten fundusz mieszkaniowy jest w dużej mierze z grantu rządowego, można powiedzieć, finansowany, a metropolia, jeżeli tak już upraszczając, bardziej to rozdziela czy zarządza tym. Natomiast, żeby też jasno odpowiedzieć, nie ma czegoś takiego do końca jak dochody własne, akurat w przypadku manchesterskim, czy nie ma jakiegoś podatku, który jest stricte metropolitalny i jest jakby jakimś tam źródłem, czy bezpośredniego udziału w jakimś podatku w tym znaczeniu, tak? Więc ten system jest mieszany, ale jest tej samodzielności finansowej jako takiej, źródeł dedykowanych sobie tylko, ta struktura metropolitalna nie posiada, opiera się na finansowaniu, można powiedzieć, z dołu i z góry w dużej mierze. Okej, dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie, biorąc pod uwagę cały ten katalog różnych rozwiązań, które pan profesor przedstawił na prezentacji, można dojść do wniosku, że Anglicy, mówiąc kolokwialnie, są daleko przed nami, jeśli chodzi o rozwiązania w zakresie jakiegokolwiek modelu metropolitalnego. No, w Polsce, jak wiadomo, mamy Związek Metropolitalny w Województwie Śląskim. Być może niedługo, mam nadzieję, będzie też Związek Metropolitalny w Województwie Pomorskim. Ale tak, czy pana profesora zdaniem są jakieś rozwiązania, które moglibyśmy już dziś na przykład zaimplementować od Anglików, żeby troszkę ułatwić i ulepszyć funkcjonowanie naszych metropolii? No, powiedziałbym, że są Anglicy w niektórych przypadkach nawet kilkadziesiąt, a może i sto kilkadziesiąt lat, to oczywiście wynika z przyczyn historycznych przed nami, ale też akurat to podejście angielskie, gdzie ono jest mocno uwikłane w politykę bieżącą krajową, gdzie co 10 lat się zmienia koncepcja, bo się zmienia rząd i jeden mówi, hrabstwa metropolitalne są ok, przychodzi drugi, mówi, wyrzucamy je do kosza, przychodzą znowu ci poprzedni, mówią, przywracamy je na razie w Londynie, wrzucają w ostatniej chwili, że jeszcze zdążają to zrobić gdzieś tam w odniesieniu na przykład do Manchesteru, ale potem się jakby też znowu optyka zmienia kolejnych władz. To jest akurat coś, czego pewnie nie powinniśmy przejmować, bo pod tym względem na przykład chyba rozwiązania niemieckie, chociaż też jak staram się pokazać, one nie zawsze były takie w pełni stabilne, to są jednak takie bardziej długofalowe, konsekwentne. Natomiast przez to, że Anglicy tak różnie w różnych okresach podchodzili, to mają duże bogactwo tych doświadczeń. I pokazują one z jednej strony to, że takie modele, powiedziałbym, czyste, czyli albo taki pełen model samorządu metropolitalnego, dwuszczeblowego, z pełną odrębnością poziomu lokalnego i metropolitalnego, jak i taki model, w którym de facto jakby jedynym podmiotem politycznym są gminy i tylko one mają jakoś współpracować i tworzyć, że ani jeden, ani drugi z różnych powodów się może nie do końca sprawdza, tak? Jakby mnie w tym Manchesterze to rozwiązanie hybrydowe, które polega na tym, że mamy polityka bezpośrednio wybieranego, który ma mandat społeczny z całej metropolii, tak można powiedzieć, ale on jednak działa w tym otoczeniu czy w strukturze, która jest w dużej mierze złożona jednak z, powiedzmy tutaj, samorządowców lokalnych. To jest pewna rzecz, którą przy wszystkich zastrzeżeniach i tego, jak bardzo jest to póki co obce naszej tradycji czy modelom samorządowym, to jest coś, na czym się poważnie zastanowił, na ile ten burmistrz czy prezydent metropolitalny bezpośrednio wybierany zarówno przez mieszkańców miasta i przedmieść mógłby być takim promotorem całego procesu, jego twarzą, liderem. Oczywiście zawsze się pojawi kwestia, a jaka będzie jego pozycja, jaka rola w stosunku do prezydenta największego miasta, tak? Dlatego w Manchesterze ten problem jest o tyle mniejszy, że Manchester oczywiście jest dużym, ważnym miastem, ale to jest tylko 500 tysięcy z 2,5 miliona. No, jak przełożymy to na typowe polskie obszary monocentryczne, no to tam proporcje są zupełnie inne.
ale może możemy się pokusić w ogóle o coś takiego odjechanego, jak powiązanie, połączenie funkcji prezydenta miasta i prezydenta metropolii, ale z wyborem bezpośrednim przez mieszkańców całej metropolii. Tak? To już bardzo tutaj dywaguję mocno sobie, na ile to jest możliwe, akceptowalne politycznie, ale ta twarz tego procesu, ten lider wybierany, no to jest, który jednak jest w jakiejś strukturze osadzony też samorządów lokalnych, to jest duża i ciekawa innowacja ustrojowa, która, proszę zobaczyć, nie wymaga przeorania podziału terytorialno-administracyjnego. Może pod różnymi zastrzeżeniami być nałożona na coś, co de facto na mapie administracyjnej już istnieje dzisiaj. Okay, dziękuję bardzo. Widzę, że wyczerpaliśmy chyba wszystkie pytania. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak serdecznie podziękować panu profesorowi za niezwykle ciekawe wystąpienie i mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się na kolejnym wydarzeniu z cyklu Metropolii Świata, również z panem profesorem oczywiście. Dziękuję serdecznie i bardzo się cieszę, że mogłem już po raz drugi, mam nadzieję, że nie ostatni w tym cyklu uczestniczyć i też liczę na dalsze tutaj inicjatywy i spotkania konferencji Instytutu Metropolitalnego, bo jest to na pewno taki ośrodek tej debaty i wiedzy metropolitalnej bardzo, bardzo silny. Dziękujemy bardzo za wszystkie Dziękuję miłe serdecznie. słowa i zapraszamy do dalszej współpracy. Do zobaczenia. Wszystkiego Do dobrego. zobaczenia.